Biskup Pieronek oddał swoje życie Kościołowi ponad 60 lat temu. Święcenia otrzymał w 1957 roku, a do posługi pchnęła go jego głęboko wierząca matka. Nie wszystkie epizody z życia zmarłego dziś duchownego są jasne. Biskup Pieronek bardzo wcześnie awansował w kościelnej hierarchii i szybko uzyskał kontakt z wysoko postawionymi przedstawicielami polskiego kościoła w kraju i za granicą. Wiedzieli o tym doskonale również przedstawiciele wywiadu Służby Bezpieczeństwa, która żywo się nim interesowała. Choć biskup nie chciał o tym wspominać, wiadomo, że był zarejestrowanym tajnym współpracownikiem SB, czyli popularnym TW. Jego pseudonim brzmiał Felix, a na współpracę zgodził się w 1961 roku. Brak jest jednak pisemnego potwierdzenia tego faktu, lecz wskazują na niego inne dokumenty komunistycznej, polskiej bezpieki. Współpraca była wypadkową zaplanowanego przez Pieronka wyjazdu na granicę. Biskup Pieronek był TW w 1961 roku stryj wówczas jeszcze księdza, który od lat przebywał w USA, gdzie miał zakład fotograficzny, zaprosił go do swojego domu w Detroit. Aby móc udać się do USA, Tadeusz Pieronek potrzebował paszportu, a wiedząca o tym bezpieka postanowiła pomóc mu w staraniach o dokument, przy okazji chcąc go zwerbować. Wykorzystano starania o zezwolenie i przeprowadzono z nim kilka rozmów kaptujących. Pieronek zgodził się na dostarczanie informacji dotyczących Polonii w USA opartych na swoich spostrzeżeniach. Zobowiązania, oprócz zachowania w tajemnicy treści przeprowadzonych z nim rozmów, nie podpisał. Na każdym spotkaniu prosił o poparcie jego starań o paszport. Udzielił kilku mało znaczących informacji ogólnikowych dotyczących archiwów kościelnych, procedury wewnętrznych sądów kościelnych itp. Wyjechał do USA w październiku 1961 roku, pisała o Pieronku SB. Relacji Pieronka i SB nie można nazwać jednak współpracą. Ksiądz sporadycznie tylko pojawiał się na spotkaniach z agentami, przekazywał mało przydatne informacje, charakteryzował się butą w stosunku do pracowników wywiadu, a wedle raportów górował nad nimi intelektualnie. Z racji jednak jego pracy w Rzymie i kontaktu z miejscowym duchowieństwem polskim nadal starano się go przyciągnąć na stronę władz PRL. To się jednak nie udało, a kolejne próby i zbyt późne zerwanie kontaktu doprowadziło do zdemaskowania prawdziwych agentów w szeregach księży. Między innymi za sprawą Pieronka. Siatka wywiadowcza w Watykanie. Nie wszyscy księża wykorzystali kontakty z SB w sposób instrumentalny. Wielu z nich dostarczało w latach 60. naprawdę sporo informacji o polskim episkopacie, który brał udział w Soborze Watykańskim II, który komuniści uznali za sprawę niezwykle ważną.
Pieronek o fakcie zgody na współpracę miał powiedzieć przełożonym w Watykanie już w 1962 roku i od tamtego czasu prowadzić podwójną grę. Duchowny wziął udział także w demaskowaniu biorących pieniądze za raporty i donosicielstwo księży. Oficjalnie współpraca Pieronkiem została zakończona przez SB w 1969 roku.